chcielibyśmy w tej chwili jakiś kwadrans poświęcić właśnie na to, żeby można było te pytania wyartykułować i Państwa prosić o właśnie odpowiedzi, jeszcze raz apelując o możliwą zwięzłość w ich udzielaniu. Muszę nawiązać do tego, o czym powiedział Patryk Wild. Proszę Państwa, ten projekt jest znany, kiedy Patryk został członkiem zarządu województwa, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i jest taki moment, że rzeczywiście środki finansowe na transport kolejowy szczególnie nie są wykorzystane. Może się okazać w 2013 roku lub pod koniec 2012, że trzeba sięgnąć po te pieniądze, ale dokumentacja będzie musiała być przygotowana. Jeżeli to jest kwota 15 milionów i dofinansowanie byłoby nadal takie, jak było w transporcie, czyli 85% na 15, to jest bardzo łatwo policzyć, że potrzeba tylko 3 miliony złotych na kilka samorządów, więc tu sytuacja finansowa powiatu nie ma nic do rzeczy, bo takie pieniądze to po prostu nie ma o czym mówić. Jeżeli na drogi przeznaczaliśmy po 16 milionów rocznie, a teraz przeznaczamy około 10, to ten milion to jest po prostu żadnym wydatkiem. Natomiast do posłów prośba bardziej, żeby tym głównym udziałowcem tego wszystkiego był marszałek, dlatego że to on będzie wtedy zarządzał tą linią wcześniej czy później, tak jak już zarządza Trzebnica Wrocław, i to jest bardzo udany projekt moim zdaniem, który był również za Patryka czasów rozpoczęty. Przepraszam, że mówię po imieniu, ale mogę sobie na to pozwolić chyba. Natomiast sprawy, o których Państwo rozmawialiście, czy współpracy z samorządami, to wydaje mi się, że trzeba niektórym podziękować za to, że tą współpracę podtrzymywali, natomiast innych zachęcić, jak będą dalej posłami, żeby rzeczywiście sami też pukali do nas, bo my zaproszenia na każdą sesję wysyłamy, natomiast niestety pojawiają się Państwo posłowie czasami tylko wtedy, jak trzeba nas nakrzyczeć. Dziękuję bardzo. Był taki wątek, ja pod wpływem tego fragmentu chciałbym takiego dopowiedzenia, bo oczywiście marzyłoby się takie usytuowanie samorządów, żeby wymuszało na rządzie i na parlamencie wkalkulowanie głosu i wiemy, że do tej pory się to nie udaje. Co więcej, samorząd po 20 latach słabnie nam w oczach wraz z wszystkimi rozwiązaniami. Pytanie takie bardzo konkretne. Jakie praktyczne rozwiązanie Państwo byście widzieli w sytuacji takiej, że marnujemy ogromny ludzki potencjał czystej, takiej oddolnej również inteligencji i pomysłowości? I mamy znowu na przykładzie Świdnicy przykłady, że udało nam się wybudować budynek komunalny w takiej nietypowej formule, która wyprzedziła o parę lat PPP. Inni chcieli naśladować, myśmy chcieli powtórzyć, no i nam mocą Regionalnej Izby Obrachunkowej powiedziano, że nie wolno, bo jakieś tam domniemanie, że to zwiększa zadłużenie w jakiś taki niekontrolowany sposób i tak dalej, i tak dalej. Był fantastyczny program wspierania wspólnot mieszkaniowych, gdzie na oczach przybywało odnowionych elewacji. Inne samorządy odpisywały treść uchwały od Świdnicy i naśladowały, aż przy którymś piątym, dziesiątym nadzór wojewody się zainteresował, a przede wszystkim znowu Regionalna Izba i powiedziano, nie można. Sam uczestniczyłem w rozmowie z kolegium, gdzie siedzi szacowne grono kilkunastu czasami w porywach osób. I na końcu dwugodzinnej dyskusji powiedzieli, panie prezydencie, ma pan rację, bardzo chętnie byśmy widzieli, żeby to funkcjonowało, ale ponieważ wprost nie ma palcem, gdzie wskazać zapisu w jakiejś ustawie, że właśnie można tak zrobić, no to nie wolno, nie? Czyli jakby domniemuje się zakazy, a nie ma tego zaufania, że jak ktoś zrobił, to niech robi. I pytanie właśnie, jak wesprzeć tego typu działania, żeby odwrócić sytuację, żeby Regionalna Izba i nadzór wojewody mieli obowiązek wyłapywania takich dobrych rozwiązań i przerabiali, pomagając, wspierając prawnie na różne sposoby w mechanizm, który mogą inni powielać skutecznie z sukcesem. A mamy sytuację też do tego takie, że my nigdy nie możemy się dowiedzieć, czy interpretujemy dobrze prawo, czy nie. Czyli możemy zapłacić najdroższą w Polsce kancelarię, żeby być pewnym, że rozwiązanie jest poprawne, ale jak nadzór wojewody stwierdzi, że jemu się to nie podoba,
to wydane na prawników pieniądze i renoma nic nie pomoże. Będzie wola do takiej interpretacji, to będzie. I wydaje mi się, że tutaj pytanie o mechanizm, taki nie, że od razu konstytucję, nie, że Senat jako izba, to ten taki bardzo gruby kaliber, który by się marzył, ale proste rozwiązania, przecież wojewoda jest pracownikiem rządu, przecież regionalna izba też nie ma tej niezależności, co prokuratura i inne instytucje. Pytanie, co zrobić, żebyśmy nie czuli się nacenzurowanym jako przestępcy, ale rzeczywiście mogli rozwijać dobre rozwiązania, pomysły, bo inaczej nie ma mowy o rozwoju obywatelskości. Jak to zrobić zaraz, zaczynając w tydzień po wyborach, nie powiem na drugi dzień. Poza przysiężeniem. Pan radny. Rzeczywiście to tak jest, że mimo iż takie dwie grupy, które odpowiadają za niemal wszystko, co jest sukcesem Polski w ostatnim 20-leciu, to są przedsiębiorcy i samorządowcy, to są dwie grupy, które są chyba najbardziej represjonowane przez różne rozliczne instytucje państwowe, gdzie siedzą specjaliści od udowadniania, że czegoś nie można albo że coś się zrobiło źle. Ale jeżeli chodzi o i takie podejście, ono oczywiście zabija wszelką innowacyjność, no bo jeżeli w samorządzie przyjmiemy taką wykładnię, że dopuszczalne jest tylko to, co jest zapisane w ustawie, no to wszystko, co jest innowacyjne, nie jest zapisane w ustawie, ponieważ nikt tego wcześniej nie wymyślił. Ja myślę, że jeżeli chodzi o właśnie innowacyjne pomysły, to trzeba byłoby trochę zmienić zasadę, a może interpretację przepisów, że samorządy, pracując nad rozwojem regionalnym, muszą znaleźć przepis dla robienia działań, które są ewidentnie korzystne i służą rozwojowi lokalnemu. Czyli to, co nie jest zabronione, jest w przypadku samorządów dozwolone. Miałem identyczny problem, jak budowałem sieć szerokopasmową, ponieważ w ustawie też nie było zapisane, że gmina może budować infrastrukturę telekomunikacyjną. I interpretowali moi prawnicy uchwałę, że to właśnie jest działanie na rzecz poprawy i rozwoju gospodarczego. No ale przyjęcie takiej interpretacji, że samorządom wolno, poza oczywiście pewnymi ograniczeniami, które są zapisane w ustawie, prowadzić takie działania, które nie są expressis verbis zapisane w ustawie, to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby wspomagać innowacyjność i to, co rzeczywiście pcha rozwój do przodu. Ja myślę, że problem dotyczy nie tylko samorządów. Problem dotyczy nas wszystkich. Ja osobiście też spotykam się z takimi sytuacjami, w których urzędnicy interpretują jakiś zapis w ten, a nie inny sposób i ja się absolutnie z tym nie zgadzam. W związku z tym to jest kwestia ludzi, którzy pracują w urzędach. Absolutnie zgadzam się z panem prezydentem, że jednolita powinna być wykładnia i nie można pozwalać na to, żeby w jednym regionie Polski obowiązywała wykładnia taka, a w drugim regionie inna. Doskonały pomysł, jeżeli chodzi o odnawianie kamienic w Świdnicy, miał być też zastosowany w Wałbrzychu i Regionalna Izba powiedziała absolutnie nie, to w ogóle się nie nadaje do użytku. Nie chcieliśmy mówić, że w Świdnicy to jest, no bo jak wam się udaje, to dobrze, to niech wam się udaje jak najdłużej, ale okazało się, że wam się też przestało udawać. Mnie się wydaje, że to przede wszystkim trzeba dążyć do tego, żeby urzędnicy pracowali jak najlepiej. Jaki jest sposób? W tej chwili nie wiem. Nie wiem, jakie jest dobre rozwiązanie. Czekam na podpowiedzi od państwa. Już jest podpowiedź? Czekam na podpowiedzi od państwa, bo na pewno trzeba ten problem rozwiązać. Nie może być tak, żeby w różnych regionach różni urzędnicy inaczej interpretowali prawo i przeszkadzali różnym cennym inicjatywom. A ja się tym razem z panią poseł nie zgadzam, proszę państwa, bo trafiamy do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. Przepis ma być jednoznaczny. Nie może być tak, że urzędnik się też głowi i skrobie po głowie, w jaki sposób odczytać, żeby też nie zostać posądzonym o niewłaściwe działanie.
W związku z tym propozycja na już, bo wiem, że samorząd świdnicki jest do tego gotowy, to zaraz po zaprzysiężeniu, panie prezydencie, po prostu inicjatywa, gotowy pomysł na zmianę przepisu. I trudne zadanie, mianowicie ten przepis nie wystarczy, że zostanie zmieniony, dlatego że rzeczywiście izby obrachunkowe w tej chwili będą pod ostrym obstrzałem i samorządy, ponieważ mówimy o regule wydatkowej. To, co państwo słyszą jako samorządowcy od ministra finansów, że oto no, pojawią się jakieś możliwości, między innymi inwestycje z funduszy strukturalnych, które być może z tej reguły wydatkowej będą wykluczone. To jest na razie tylko i wyłącznie wola, życzenie pana ministra, bo przypominam, że państwo jako samorząd i pomysły związane z regułą wydatkową leżą na stole komisarza europejskiego. To zostało zrobione w styczniu, w lutym. W związku z tym, żeby pomysły państwa przekuć na zapis czy zgodę komisji, trzeba to jeszcze raz wynegocjować. Bo wszystko to, co zostało powiedziane po prawda, wizycie pana ministra Rostowskiego u komisarza europejskiego, jest już tylko i wyłącznie naszą wewnętrzną dyskusją, co innego jest u komisarza europejskiego. Szkoda, że pan starosta wyszedł, bo jedna taka uwaga, mianowicie, proszę państwa, jeżeli my nie wydamy właściwie środków, a wszystko na to wskazuje, w tym okresie programowania będziemy mieć poważne kłopoty, żeby uzyskać pieniądze właśnie na tego rodzaju działanie. I to nikt inny, tylko polski rząd w nowym okresie programowania będzie tworzył priorytety, czyli narodowe ramy odniesienia, gdzie rzeczywiście będzie ustawiał proporcje, jakieś minimalne negocjacje z Komisją, oczywiście, bo tak jak powiedziałam, Unia Europejska, Komisja Europejska, my również stworzyliśmy strategię Europa 2020, gdzie są pewne kierunki rozwoju całej Unii Europejskiej i całe wydatkowanie, bo jeszcze długo by dyskutować o budżecie Unii Europejskiej, bo on nie będzie wyglądał tak, jak wygląda, dlatego że to, co zostało zapisane, zakłada na przykład pomysły zwiększenia budżetu o europodatek, o prawda, zwiększenie podatku od operacji finansowych, od podatek od biopaliw, podatek od roamingów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę się w to wgłębiać. Ale tak jak mówię, to jest coś, co można zrobić tydzień po zaprzysiężeniu. Ja jestem gotowa z państwem współpracować. Po prostu przynieść gotową inicjatywę i tak jak mówię, być u ministra finansów, żeby jeszcze to, te pomysły, między innymi właśnie na remonty wspólnot mieszkaniowych, czy budynków wspólnot mieszkaniowych, tak właściwie należy powiedzieć, znalazły się poza regułą wydatkową. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Urzędnik boi się podejmować decyzje. I tutaj to, co pani poseł mówi, że należy tak tworzyć przepis prawny, który będzie doprecyzowywał. To w końcu dojdziemy do absurdu, bo ten system prawa tak go rozbudujemy, że każda jedna czynność urzędnika będzie musiała być zapisana. Decyzja to skracanie, panie pośle. Nie. Prawo powinno być takie, interpretacja tego prawa powinna wyglądać przez te organy, które kontrolują samorządy, czyli Izba Obrachunkowa czy Wojewoda, że to, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I urzędnik w Izbie Obrachunkowej czy Wojewoda nie powinien szukać przepisu, który pokazuje, że pan prezydent może to zrobić, tylko jak przepis nie zabrania tego, to pan robi. No to takie prawo kaduka. No nie kaduka, tak, tylko mówię, prawo powinno być proste. No proszę państwa, ale wystarczy jeden przepis. Wolno, nie wolno. Koniec nie wolno. Samorządowi partycypować w remoncie wspólnoty. Mówimy o konkretnym przykładzie i o konkretnym przepisie. Mamy kolejne pytanie. Mamy gotowy zapis. Mamy kolejne pytania, zanim dyskusja przerodzi się w coś więcej. W gorącą dyskusję. Pani starosta Cebula, a potem pan radny Ząbczyk. Ja chciałam wrócić do tematu dróg i wywozu kruszyw, to jest po pierwsze. Państwo doskonale pamiętają, że w poprzedniej kadencji już, bo ta już się skończyła, spotykała się Komisja Infrastruktury, oglądali kamieniołomy, były składane interpelacje, wiele, wiele rzeczy się działo, ale tylko na piśmie. Nie było żadnych konkretnych działań. Prosiłabym o wypowiedź w tym temacie, jakie państwo widzicie, jakie działania chcielibyście podjąć i widzicie możliwe do zrealizowania, żeby rozwiązać problem, przynajmniej w części, problem wywozu kruszyw z terenu Dolnego Śląska, z powiatu świdnickiego szczególnie, ponieważ stanowi tutaj przeszło 10% wszystkich kopalń jest na terenie powiatu świdnickiego, kopalń z Dolnego Śląska i to jest pierwszy punkt. I drugi punkt,
Jaką widzicie Państwo możliwość, aby wróciła subwencja drogowa? Ponieważ powiat z dobrodziejstwem inwentarza w 1999 roku dostał drogi gruntowe, które w żaden sposób się nie kwalifikują na drogi powiatowe, trudno dziwić się gminom, że tego nie przejmują, bo również nie mają środków na to. Gdyby była subwencja drogowa, wówczas gminy przejęłyby najprawdopodobniej te drogi, bo przynajmniej coś by z tego miały. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych dwóch tematów. Pierwsza sprawa, kruszywa nie powinny być wywożone transportem drogowym. Tylko kruszywa kolejowy. To jest taki materiał ze względu na swoje parametry, masy powinien być wywożony koleją i w tym celu z całą pewnością trzeba walczyć o to, żeby większa część, istotna część funduszu kolejowego była kierowana właśnie na linie kolejowe na Dolnym Śląsku, ale co więcej, jeżeli zarządca infrastruktury, bo największy problem na kolei to dzisiaj jest zarządca tej infrastruktury, nie jest w stanie doprowadzić infrastruktury do stanu w tak takiego, żeby po nim dało się przejechać pociągiem, to moim zdaniem obligatoryjnie samorząd powinien mieć prawo w takiej sytuacji wystąpienia o przejęcie tej linii kolejowej i obligo ją dostać, po to, żeby samemu to zrobić, też korzystając z funduszu kolejowego, bo tak naprawdę najwięcej linii kolejowych na Dolnym Śląsku udało się wyremontować wtedy, kiedy przejął je samorząd województwa i przy okazji okazało się, że to jest 10 razy taniej niż kiedy zlecała te same roboty, 10 naprawdę razy taniej niż gdy zlecała te same roboty spółka PKP PLK. Jeżeli chodzi o drogi, to to samo powinien być specjalny priorytet w tym programie schetynówek na drogi prowadzące do transportu kruszyw, bo 10% dolnośląskich kopalni to jest 9% wszystkich kopalni kruszyw w Polsce, bo tak akurat się składa, że na Dolnym Śląsku mamy 90% kopalni tych kwalifikowanych kruszyw i to jest problem, którego rządzący mimo wielu posiedzeń w na przykład Komisji Infrastruktury w Książu jakoś nie dostrzegli w każdym razie w realnych działaniach. Pani poseł? Ja się zgadzam już drugi raz z panem Patrykiem i to mnie trochę niepokoi. No może nie. Proszę Państwa, ja uważam tak samo jak pan Patryk, że kruszywa powinny być absolutnie transportowane koleją. Nie drogami, dlatego że to jest bardzo niebezpieczne, a przede wszystkim bardzo niszczy drogi. I rzeczywiście, Komisja Infrastruktury spotkała się w Książu, doszła do tego samego wniosku, a nie udało się tego zrealizować. Wydaje się, że następny parlament i parlamentarzyści z tego regionu absolutnie powinni się zjednoczyć, aby do tego doprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, tak jak powiedziałam, ja nie jestem specjalistą od infrastruktury, ja nie pracowałam w Komisji Infrastruktury. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, czy jest możliwe przywrócenie subwencji drogowej. Pani poseł? Tak, ja dodając tylko słów kilka do tego, co powiedział Patryk Wild, bo często dyskutowaliśmy na ten temat, myślę, że jest szansa na znalezienie na tego rodzaju pomysły pieniędzy. Myślę, że następny rząd pierwszą rzecz, jaką powinien zrobić, to zinwentaryzować wydawanie funduszy strukturalnych właśnie na kolej. Tam, gdzie będą one niewykorzystane, można realizować świeże, nowe pomysły. I myślę, że tutaj rzeczywiście inicjatywa samorządowców, których dotyczy problem połączonych sił wszystkich, łącznie z sejmikiem, no, przyniosłaby pozytywny rezultat, ale tak jak powiedziałam, musi dojść do takiej inwentaryzacji. Ona jest generalnie konieczna we wszystkich funduszach strukturalnych, ale muszę podkreślić z dumą i też podziękować Ryszardowi Wawryniewiczowi, dlatego że jedyna poprawka i pierwsza moja poprawka, bo później już nie przyjmowano poprawek do budżetu regionalnych, jest związana z wyremontowaną drogą prowadzącą ze Strzegomia do A4 i to jest, tak jak mówię, poprawka przejęta jeszcze od Ryszarda Wawryniewicza. Udało się, ta droga została zrobiona, co też poczytuję sobie za nasz wspólny sukces dla naszego powiatu. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy pana Ryszarda. Również pozdrawiam pana Ryszarda Wawryniewicza. Panie pośle. Trzeba do tego problemu podejść praktycznie, czyli sięgnąć po mapę, zobaczyć, jak są zlokalizowane te miejsca, z których są wydobywane te kruszywa. Ale to wszyscy wiedzą, panie pośle. No tak, ale to jest studium opracowane. Właśnie. Mówię o praktycznym podejściu do rozwiązania tego problemu. I jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie one są zlokalizowane, to powinni ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy wydobywają, jak również
wójtowie, burmistrzowie przez gminy, które te szlaki prowadzą, i wytyczyć nowy szlak transportu tego kruszywa. Sądzę, że można by było namówić tych przedsiębiorców, którzy wydobywają, jak również wójtów, burmistrzów, bo zamiast przejeżdżać przez ich wioski, to lepiej jest wytyczyć nowy, lepszy szlak transportu tego kruszywa do, czy koleją, czy robić bocznicę. No mówię, rozwiązania tutaj mogą być różne, tylko mówię, praktycznie wytyczenie nowego szlaku wywozu tego kruszywa. Ale tam są bocznice, jest kwestia uruchomienia tego, co nie działa. Dochodząc może tylko jeszcze jedno zdanie. Jest opracowane studium wywozu kruszyw. Najdalszy kamieniołom jest położony na Dolnym Śląsku, najwyżej 3,5 km od linii kolejowej. Tak. Czynnej bądź nieczynnej, ale taka jest odległość. Baza jest rozproszona, tylko problem jest taki, że jest zarządca, który dewastuje infrastrukturę i nic mu nie można zrobić. Szanowni Państwo, przywołuję kartę świdnicką, która tutaj też była elementem dyskusji w kontekście wyposażania samorządów w dodatkowe środki finansowe, które będą umożliwiały realizację zadań. Ten rząd jest chyba bodajże, jak policzę, chyba z piątym albo z szóstym, może siódmym z kolei, w którym partia wiodąca deklaruje przy wyborach, że zlikwiduje fundusze i agencje. Ja bardzo jestem zainteresowany, jak Państwo się zachowacie i czy podniesiecie rękę, kiedy będzie dyskusja nad likwidacją Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego i paru innych agencji, które oraz przekazaniu ich majątku samorządom, co najmniej wojewódzkim, a najlepiej powiatowym. Bardzo proszę Państwa o odpowiedzi w minutę. W minutę. Rzeczywiście jest tak, że Polska jest państwem obszarniczym i tym obszarnikiem jest Agencja Nieruchomości Rolnej, do której na przykład w mojej gminie należało 30% obszarów. I powiem, nie ma wątpliwości, tak, agencje nieruchomości rolnej, mienia wojskowego, wszystkie agencje, które były i są, powinny zostać zlikwidowane, bo dzisiaj one są tylko przechowalnią dla jakichś tam specjalistów od niemożności, zazwyczaj z jakimiś odpowiednimi legitymacjami w formacji, które rządzą bądź współrządzą, ale tak naprawdę to jest pasożyt. Agencja Nieruchomości Rolnej nic nie wnosi do przykład pierwszy lepszy ustroju rolnego tego państwa, przeszkadza zarówno dużym rolnikom, jak i małym rolnikom i powinna zostać zlikwidowana, a majątek powinien być przekazany, tylko ja uważam, że w większym stopniu jednak mimo wszystko samorządom gminnym, a w mniejszym powiatowym. Pani poseł Brzygłocka. Jeżeli będzie taka ustawa, głęboko wierzę, że będzie, będę głosowała oczywiście za likwidacją tych agencji, przekazaniem mienia do samorządu. Proszę Państwa, była taka ustawa autorstwa Zyty Gilowskiej. Ona została nieskończona i była procedowana już podczas pierwszej zmiany ustawy o finansach i ustawy wprowadzającej przez rząd Platformy Obywatelskiej. Przy kolejnym czytaniu kolejne agencje wypadały jako te do rozwiązania. W związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości przez półtora roku tak naprawdę koalicji większościowej przygotował pakiet takich rozwiązań. Niestety, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości przestał funkcjonować, były rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, no tak się nie stało, więc ja tylko potwierdzam, że to, co przygotowała minister finansów, pani Zyta Gilowska, ja jak najbardziej pod tym się podpisuję, w tym pod projektem, prawda, zadaniowego budżetowania, bo oczywiście on jest, ale to nie jest jeszcze w całości. Dziękuję. Panie pośle? Nie. Ja oczywiście o tym mówiłem na spotkaniu ze starostami, że te agencje nie mają racji bytu, tylko kwestia, gdzie je podporządkować. Jeżeli myślimy o strategii całej dla Dolnego Śląska, to sądzę, że wygodniej i lepiej byłoby zarządzać to z poziomu marszałka, bo w strategii opracowujemy szlaki komunikacyjne, więc wtedy myślę, że będzie łatwiej na to patrzeć, że te grunty będące w zasobie gminy czasami mogą pójść w ręce osób, które być może nie będą się zgadzały potem na pewne inwestycje, które mają być strategiczne dla Dolnego Śląska. Dziękujemy bardzo. Pytanie pana burmistrza Kożuchowicza. Ja proszę Państwa, Szanowni Państwo, pozwolę sobie troszeczkę złamać konwencję, bo tak dużo było pytań tak szczegółowych w imieniu samorządu. Samorząd równa się mieszkańcy,
mieszkańcy gmin, mieszkańcy Polski, więc tak naprawdę najbardziej od podstaw i bardziej w takiej formie prośby do wszystkich Państwa, a szczególnie tych, którzy się dostaną do parlamentu i czy to będą po stronie rządzących, czy po stronie opozycji. Ja bardzo Państwa proszę, żeby nie dochodziło do szantażowania samorządów. Bardzo proszę, bo to mi pachnie kryminałem. Ja nie wiem, jak się tak do końca zachować, ale skoro wiele podmiotów stawia oto taki warunek, albo gmina daje 50% i robimy drogę wojewódzką, albo spadaj na drzewo. Dla mnie jest to szantaż. I ja bardzo Państwa proszę, żeby od tych praktyk w następnej kadencji i zarówno parlamentu, jak i oczywiście rządu odeszło się, bo to może się bardzo źle skończyć. Prosimy o odpowiedź. Ja chcę się pod tym podpisać, oczywiście, że tak. Myślę, że podsumowanie jest jedno. Ścisła współpraca. Mam nadzieję, że zresztą Państwo, czytając zapisy karty świdnickiej, widzicie, że jest specyfika Świdnicy właśnie poprzez inicjatywę Kongresu Regionów, czyli tworzenia miejsca, gdzie można właśnie nad konkretnymi sprawami usiąść razem i wydobywać to, co najlepsze, a to, co przeszkadza, usuwać. Dzisiaj to była taka uwertura, że rzeczywiście można wiele godzin, to pokazuje na perspektywę takiej wspólnej pracy, spędzić na rozmawianiu, szukaniu, dyskutowaniu. I mam nadzieję, że taka naczelna deklaracja, że faktycznie będziemy konkretnie rozmawiać i będziemy rzeczywiście wspólnymi siłami prowadzić rzeczy do szczęśliwego rozwiązania i finału na miarę możliwości prawnych, finansowych, ale nie zakładając, że czegoś się nie da, nie odkładając czegoś na później, a robiąc to rzeczywiście szybko i skutecznie. I sądzę, że taka konkluzja tego dzisiejszego spotkania i taka deklaracja właśnie tego typu determinacji w systematycznym podejmowaniu problemów, wykorzystaniu tak wielkiego mechanizmu, gdzie możemy gościć samorządowców z całej Polski, parlamentarzystów z całej Polski, przedstawicieli rządu. Myślę, że rzeczywiście Świdnica przez to może być wyjątkowym miejscem bardzo dobrego przykładu tego typu współpracy, czego sobie Państwu, a przede wszystkim mieszkańcom, bo oni doświadczają skutków tej naszej pracy, życzę, a zapisy będziemy uważnie czytać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym kończymy naszą debatę. Dziękujemy bardzo uczestnikom. Mamy nadzieję, że użytkownicy portalu Świdnica24 dowiedzieli się bardzo wielu nowych rzeczy, takich, które są przydatne, aby podjąć ostateczną decyzję, na kogo oddać głos 9 października. Zapraszamy do wyborów, umawiamy się na spotkanie przy urnie wyborczej. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Państwa do oddania głosu. Mamy teraz deklarację kandydatów na piśmie, a więc dajmy szansę ich realizacji. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia. Thank you.